Wiem, że miałem już nie jechać po Niantiku, także dzisiaj potraktuję to w miarę możliwości obiektywnie. I dzisiejszy temat to są najgorsze wyniki finansowe Niantiku od wielu, wielu lat. Także pokażę Wam dzisiaj tweeta, artykuł i też swój komentarz do tego. I to nie jest po to, żeby jechać po Niantiku i krytykować ich bezpodstawnie, tylko skoro ten temat gdzieś tam krąży na Twitterze wśród społeczności Pokémon Go, to myślę, że Wy też powinniście o tym wiedzieć i być po prostu poinformowani i mieć dostęp zarówno do tych pozytywnych informacji na temat Pokémon Go na moim kanale, jak i jednak tych negatywnych, jeśli rzeczywiście o nich aktualnie się mówi. Ale żeby ten film nie był negatywnością, bo tak jak mówiłem ostatnio trochę za dużo tego, to w przerwach od omawiania tematu odcinka będziemy sobie dalej robić nasz Shiny Pokédex. Już mamy 443 wpisy w Shiny Pokédexie, więc nie jest źle, ale ktoś mi właśnie uświadomił pod jednym z ostatnich odcinków, że nie mam wpisu do Shiny Raticate'a. Natomiast to nie jest duży problem, bo mam Shiny Rattatę alolańskiego, ale przecież jak zrobię alolańskiego, to wpis w Shiny Pokédexie od zwykłego Raticate'a też się uzupełni. Znaczy można na to spojrzeć dwojako, bo wiem, że są osoby, które tak bardzo stawiają sobie za punkt honoru, żeby uzupełnić wszystkie wpisy i traktują wtedy rzeczywiście na przykład alolańskiego Pokemona czy zwykłego Pokemona jako osobne. My po prostu polecimy tutaj w tej serii uzupełniania Shiny Pokédexu, tak jak rzeczywiście to wygląda w Shiny Pokédexie, no tam jest pokazany, że Shiny Raticate to Shiny Raticate. Dopiero jak się w szczegóły wejdzie, to tam można sobie zobaczyć, czy to jest alolański, czy nie alolański. I tak wygląda, słuchajcie, alolański Shiny Raticate. Także tym sposobem uzupełniamy kolejny wpis pierwszej generacji, jaką jest region Kanto. I chyba już jesteśmy bardzo, bardzo daleko, jeśli chodzi o Kanto. Voltorba żeśmy nie ewoluowali, słuchajcie, w Elektroda z jakiegoś powodu, także najwyższa pora to nadrobić. Pierwsze moje Shiny Voltorby jeszcze były z 2020 roku. Wow! Także kolejny wpisik do Shiny Pokédexu. Powiem Wam, że Shiny Voltorb jest jednym z lepiej wyglądających Shiny, moim zdaniem. To jest tylko taka niby prosta zamiana koloru, czerwony na niebieski, ale jednak zupełnie zmienia to charakter tego Pokemona. O ile w tej podstawowej formie on wygląda trochę jak Pokeball, to w Shiny wygląda bardziej jak Great Ball, może Master Ball, coś takiego. I Electrode, też ten odcień tego niebieskiego jest taki naprawdę ciekawy i też bardzo pasuje do tego Pokemona. Ale nie samym Shiny Pokédexem człowiek żyje w ostatnich dniach i tygodniach właściwie. Czy już nawet ponad miesiącu mieliśmy dużo negatywnego sentymentu względem Niantiku, który w wielkim skrócie dla tych, którzy nie są na bieżąco, wprowadził bardzo niekorzystne zmiany dla graczy pod względem Remote Ride Passów, podnosząc ich cenę prawie dwukrotnie, po czym po szeroko zakrojonym proteście, ponad 100 tysiącach podpisów pod petycją o odwrócenie tych zmian, nawet nie odniósł się do tematu. Oni to sobie po prostu ignorują, udają, że tematu nie ma, trochę jest to nie na miejscu. Było wiele osób komentujących ten temat, że no cóż, to oznacza po prostu spadek przychodów dla Niantiku i ja byłem również jedną z tych osób. Słuchajcie, oni sami sobie zażynają dochody ze swojej gry. Jaki będzie tego długofalowy efekt, zobaczymy. Natomiast okazuje się, że to, co między innymi ja mówiłem, teraz się niestety potwierdza. Pokémon Go przychód w miesiącu kwietniu spadł do 34,7 miliona dolarów z marcowych 42,8 miliona. To również było znaczącym spadkiem, jeśli porównamy to do 57,9 miliona w lutym. Także mamy dopiero maj i ta tendencja spadkowa Pokémon Go w tym roku jest gigantyczna. Już na przestrzeni ostatnich kilku lat mieliśmy tendencję spadkową, ale ta tendencja spadkowa nie była aż tak drastyczna. Jeśli zobaczymy sobie na wykres dochodów Pokémon Go, to było 2016, bardzo spoko, potem duży spadek, 17, 18, ale 20 rekordowe przychody w związku z pandemią po prostu i wprowadzeniem tych wszystkich bonusów, które, wow, szokujące, zaczęły graczom odpowiadać, bo słuchajcie, okazuje się, że nie każdy jest w stanie poświęcać 100% swojego dnia, 100% swojego życia, 100% swojej uwagi na grę na telefonie i chcemy móc w nią po prostu grać tak bardziej dla swojego życia, czyli jesteś w pracy, ale masz przerwę na 5 minut, wchodzisz sobie w remote rajda i zbijasz sobie rajda na remocie. Jesteś gdzieś tam z żoną w sklepie i ona ogląda sukienki, wbijasz na remote'a, zbijasz sobie rajda, a nie musisz umawiać się z grupą tak znajomych gdzieś tam do dużego samochodu, jeździć po mieście, zbijać tych rajdów i wycinać kilku godzin ze swojego życia specjalnie na to, żeby pograć sobie w grę na telefonie. Także oczywiście, no tak, wygoda tego była niesamowita i gracze głosowali swoimi portfelami, przywracając Pokémon Go na szczyty top list najlepiej zarabiających gier, czy to na Androida, czy to na iPhone'a na świecie. Rok 2021-2022 już nie było tak kolorowo, już mieliśmy problem z Niantikiem od dłuższego czasu, również ze sprawą ruchu Kira's Niantic w zeszłym roku, kiedy to chcieli skrócić zasięg Pokestopów do tego sprzed pandemii. Z tego ostatecznie się wycofali, ale sporo osób zauważyło takie problemy, jak na przykład coraz mniej interesujące eventy. Jak na przykład aktualny event w Pokémon Go, bo cały event, który mamy w tym momencie w grze, to jest tak. Dwa razy więcej expa za wykluwanie i dustu. Niby zwiększona szansa na shiny w jajkach, ale tego, co piszecie mi w komentarzach, to jakoś nikt tej szansy nie uświadczył. Natomiast oprócz tego, że niby jest trochę zwiększona szansa na shiny w jajkach i trochę więcej expa i dustu,
to ten event nie ma w sobie nic. No ma nowego Pokemona, który jest ukryty za gigantycznym paywallem i szansa na trafienie go z jajka jest minimalna, więc 90% graczy tak go nie trafi. Podaję to jako przykład po prostu słabego eventu. Zaraz przeczytamy, słuchajcie moi drodzy, cały artykuł i skomentujemy ten artykuł o spadających przychodach na Niantiku. Tylko pobawmy się jeszcze naszym Shiny Pokédexem. Coś tu jeszcze z Shiny Pokédexu możemy zrobić. Pańko, tak, Pańko z drugiej geny. Nie mamy jego ewolucji w Shiny Dexie, także lecimy. Shiny Pańko, Shiny Fortress się nazywa jego ewolucja. O ile dobrze pamiętam, nie no, raczej drugą generację to dobrze pamiętam. Raczej takiej sklerozy jeszcze nie mam, żeby drugą genę, która wychodziła przecież jak ja byłem dzieciakiem, oglądałem w telewizji ją w Polsacie. To aż takiej sklerozy nie mam, żeby zapomnieć to. Całkiem ładnie wygląda ten Shiny Fortress. Całkiem nietypowy. On mi bardzo przypomina Shiny Geoduda. To jest ten sam vibe, bo on też tak na taki złoty kolor przychodzi. Nie spodziewałem się absolutnie, że tak będzie wyglądał ten Shiny, ale właściwie przyglądając się jemu, nie mam zastrzeżeń. Czy coś jeszcze chcę mieć na swoim sumieniu z drugiej geny, jeśli chodzi o Shiny Pokédex? No niestety, takie rzeczy jak Corsola fajnie by było, ale nie. Mentaik, jak wyklujemy Shiny Mentaika aktualnie, to będzie i Shiny Mentine. Tantlera nie mam, Hitmontopa mam, Magby nie mam, ale wstyd. Galpina sobie nie ewoluowaliśmy, słuchajcie, do Shiny Pokédexu, a mamy jednego z Go Tour Hoenn w tym roku. No właśnie, w lutym było Go Tour Hoenn. To co mówiliśmy, że w lutym było 60 milionów, tak, ponad przychodu, a teraz jest 30. Jak to jest, słuchajcie, że są takie miesiące w Pokémon Go, jak na przykład właśnie ten luty i ten Go Tour Hoenn, gdzie były Primal Pokémony, fajny event z fajnymi Shiny, a potem jest wiele miesięcy czy tygodni takich eventów jak teraz, gdzie praktycznie nic nowego nie dzieje się w tej grze. Szczerze mówiąc, gdybym ja pracował w Pokémon Company albo w Niantiku, to mi powiedział tak, słuchajcie, ta gra przynosi duże zyski, zróbcie tak, żeby każdy kolejny event był bardziej ekscytujący niż poprzedni. To jest kluczowe, żeby, słuchajcie, żeby gracze byli podekscytowani jak najdłużej, jak najwięcej, cały czas. Natomiast tutaj wchodzi pewna, nazwijmy to ideologia, pewien pomysł, pewna strategia biznesowa, którą ja miałem okazję rozmawiać osobiście z dyrektorem kreatywnym Pokémon Go aktualnym, czy może inaczej uczestniczyć w rozmowie, bo to nie było tak, że to była rozmowa w cztery oczy między nami, między naszą dwójką, tylko to była rozmowa w większej grupie influencerów właśnie z dyrektorem kreatywnym i on wtedy bardzo podkreślał, że od jakiegoś czasu starają się bardzo rozciągnąć i wydłużyć w latach żywotność Pokémon Go i może dlatego jest takie wrażenie, że te eventy mają mniej w sobie naładowanego kontentu, no bo jeśli zaraz nam dadzą wszystkie nowe poczki, zaraz nam dadzą wszystkie nowe shiny, zaraz nam dadzą wszystkie nowe fajne legendy, no to potem już nie będzie co dawać. Ja tutaj, szczerze mówiąc, mam troszkę przeciwne zdanie. Zawsze się znajdzie coś nowego do dania w Pokémon Go. To nie jest tak, że brakuje rzeczy i co ci po tym, że zostanie ci jeszcze kontentu na najbliższe 10 lat, jak gra umrze za 2 lata, bo ludzie już nie będą podekscytowani. No ale tutaj wiecie, to jest kwestia strategii biznesowej. Przyznam, że moje wykształcenie w tym temacie może nie być takie, jak słuchajcie tutaj dyrektorów Pokémon Go, więc nie będę tutaj się z nimi kłócił. Ale wróćmy do artykułu, bo niestety no nie są to zbyt dobre informacje dla fanów również, ale przede wszystkim nie są to zbyt dobre informacje dla Niantiku. Pokémon Go widzi drastyczny spadek przychodów w zeszłym miesiącu. Zarobki są najniższe od ponad 5 lat. Jak podaje mobilegamer.biz, według danych z App Store'a podawanych przez App Magic, przychody na Niantiku wyniosły 34,7 miliona w kwietniu, więc jest to dopiero 12 najwięcej zarabiająca gra na świecie. Słuchajcie, tak bardzo drastycznie spadły te przychody, a dalej jest to 12 gra na świecie, także widzicie, jak można to schnocić? No przecież jak masz coś takiego, co zarabia najwięcej na świecie, no musisz o to dbać po prostu jak oczko w głowie, nie? Drastyczny spadek w porównaniu do 42 milionów w marcu i 50, prawie 8 w lutym. Spadek ponad 40% w ciągu 2 miesięcy. To niespotykana sytuacja dla tej wciąż popularnej gry. W zeszłym roku gra zarobiła 703 miliony, czyli średnio 58 milionów na miesiąc. Aktualne przychody są najniższe od lutego 2018. Od 2018 roku, moi drodzy. Ta gra zamiast się rozwijać, to się cofa, po prostu się zwija. Jednym z powodów może być decyzja Niantiku, żeby zmienić system Remote Ride'ów. Niektórzy nazywają to podatkiem od niepełnosprawności, gdyż oczywiście ludzie niepełnosprawni mają problemy z korzystaniem ze zwykłych rajdów. Niantic podnosi koszt grania w Pokémon Go zdalnie i obniża możliwość grania, powiedział dyrektor Able Gamers Steve Swan. Nazwaliśmy to podatkiem od niepełnosprawności, jeśli nie możesz opuścić domu albo żyjesz w obszarze, który nie jest łatwo dostępny do grania, będzie cię to kosztować. Albo nie pograsz sobie. No myślę, że ten artykuł bardzo fajnie wypunktowuje wszystko, co jest aktualnie nie tak, temat Pokémon Go. Może nie wszystko, ale podkreśla właśnie clue tematu. Natomiast nie wiem, czy te konkretne kwoty, 34 miliony, 42 miliony, to nie są tylko z
iPhone'a, bo było podane w artykule, że to dotyczy App Store'a. Natomiast pamiętajmy, że w Stanach prawie każdy ma iPhone'a i w Japonii też praktycznie każdy ma iPhone'a, więc bardzo możliwe, że jest tak, że właściwie iPhone pewnie odpowiada za większość przychodów Pokémon Go, zwłaszcza, że w Europie Zachodniej też raczej ludzie mają iPhone'y, a tam jednak ludzie wydają najwięcej pieniędzy na Pokémon Go w tego typu krajach. Czytając komentarze, mamy jeszcze takie ciekawe tutaj wzmianki. Ciekawe, jak dużo z tych przychodów było z biletów na GoFest, które są bardzo drogie w tym roku. Użytkowniczka Twittera poruszyła bardzo ciekawy temat. Dopiero co wrzucili pod koniec kwietnia bilety na GoFest, które kosztują rekordowe pieniądze w tym roku. Kupując wszystkie addony, podliczałem to w jednym odcinku, można wydać nawet ponad 700 zł na bilet na GoFest, gdzie te bilety do Japonii wyprzedały się na przykład w kilka dni. Z tych 30 paru milionów, które oni w tym momencie mają, mogło być tak, że spora część z tego to były właśnie te bilety na GoFest. Jeśli tak, maluję jeszcze gorszy obraz, bo gdyby nie te bilety na GoFest, to mogłoby być jeszcze dużo gorzej, jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy przez graczy w Pokémon Go, i kompletnie mnie to nie dziwi. Potrzebujemy więcej ciekawych, ekscytujących bossów na rajdach i przede wszystkim potrzebujemy nowych, silnych, dobrych bossów na rajdach z nowymi movesetami i potrzebujemy powrotu tanich Remote Ride Passów. Natomiast ja tu już podkreślałem, że może paradoksalnie to jest dobra informacja, bo dopiero kiedy rzeczywiście spadną ich dochody i to będzie taki konsekwentny spadek z miesiąca na miesiąc, na miesiąc, na miesiąc. W kwietniu było gorzej niż w marcu było gorzej niż w lutym, w maju było jeszcze gorzej, w końcu ktoś przyjdzie, usiądzie, postawi nie wiem kogo, bo nie chcę tutaj nikogo po nazwisku czy po zajmowanym stanowisku wymieniać, bo nie wiem i nikt z nas nie wie tak naprawdę, jak dokładnie wygląda hierarchia decyzyjna pomiędzy Nanticiem a Pokémon Company, ale ktoś, kto po prostu na koniec dnia liczy pieniądze, posadzi tych wszystkich ludzi odpowiedzialnych za te decyzje i powie: panowie, ten statek tonie, no nie może tak być, że z roku na rok przychody nam spadają o 50%, 60%, 70%, bo w tym momencie, jeśli to tak dalej pójdzie, to przykro mi to mówić, ale w przyszłym roku będą znowu masowe zwolnienia w Nianticu i tym razem już nie 8%. Może to się źle skończyć, bo mogą być cięcia w wielu wydziałach marketingu, eventów, programistów, którzy pracują nad nowymi update'ami. Stąpamy po takiej bardzo cienkiej, czerwonej linii, ale może się to skończyć dobrze albo źle. Może patrząc na te statystyki, ktoś tam w końcu się ogarnie, powie: nie, tak nie może być, zmieniamy naszą całą filozofię z ostatnich miesięcy, jak traktowaliśmy tę grę, zwłaszcza gdzie zaraz będzie premiera Peridota, drugiej nowej gry na Nianticu, znaczy już nie drugiej, tylko którejś z rzędu. Nie chcę im źle wróżyć, nie chcę im źle tutaj życzyć, bo ja każdemu życzę dobrze, zwłaszcza Nianticowi, któremu jestem bardzo wdzięczny, bo mam też wieloletnią współpracę z Nianticem, znam te osoby, rozmawiałem z nim wiele razy, także ja im życzę dobrze. Ale jeśli by się tak złożyło, że na przykład Peridot wyjdzie w przyszłym tygodniu i po jednym miesiącu, dwóch miesiącach, trzech miesiącach oni zobaczą, że ta gra nie zarabia pieniędzy, tak jak NBA, gdzie pokazywałem statystyki w którymś odcinku, że ono tam zarabia kilkadziesiąt tysięcy dolarów miesięcznie, to są żadne pieniądze. Jak na taką wielką firmę, to równie dobrze ten projekt można dzisiaj zamknąć, ale jeśli zobaczą, że Peridot nie zarabia, Pokémon Go coraz mniej zarabia i w tym stoją przed decyzją: drastyczne zwolnienia, drastyczne cięcia budżetowe, zamykamy projekty, musimy zrobić wszystko, żeby ludzie znowu grali w Pokémon Go, albo wszyscy zbankrutujemy, to może wtedy ktoś dopiero podejmie dobrą decyzję. Bo nie wiem, z kogo to jest cytat, ale ktoś kiedyś powiedział, że ludzie podejmują słuszną decyzję dopiero wtedy, kiedy wyczerpią już wszystkie inne możliwości. Czekam na Wasze komentarze i przemyślenia. Zostawcie oczywiście łapeczkę w górze. Widzimy się jutro w kolejnym filmie, bo oczywiście cały miesiąc maj jest miesiącem daily odcinków na moim głównym kanale. Trzymajcie się, na razie, cześć!